dobry. To jest pomiar, który polega na pomierze radonu w powietrzu. Doświadczenie polega na tym, że używamy odkurzacza. Włączymy go na chwilę. Działa. Czyli odkurzacz wsysa powietrze, które znajduje się wokół nas i imituje to nasze płuca. Pięć minut odkurzania odpowiada dwóm dobom oddychania. Czyli tak, powietrze, które przechodzi przez chusteczkę, jest wsadzane do odkurzacza, a na filtrze, czy tej chusteczce, która zachowuje się jak filtr, osadzają się cząsteczki, między innymi cząsteczki radonu. Radon jest gazem promieniotwórczym, gazem szlachetnym, który rozpada się przez promieniowanie alfa. Jeśli tak rzeczywiście jest, to możemy to zmierzyć. Mamy taki przyrząd, co się nazywa licznik scentylacyjny, który pozwala zmierzyć cząsteczki alfa. Więc tak, bierzemy tą naszą chusteczkę, która zbierała powietrze, jak widać jest brudne wokół nas, i wsadzamy na licznik scentylacyjny. I teraz włączamy pomiar i zobaczymy, czy rzeczywiście detektor wychwyci coś. Słyszymy pierwsze piszczenie, czyli detektor czuje cząsteczki. Więc tak, radon, który znajduje się na chusteczce, rozpada się, między innymi przez promieniowanie alfa. Cząsteczki alfa wpadają do detektora i następnie są rejestrowane. Tutaj widzimy, że mniej więcej mamy około 17 impulsów na sekundę. Ten wynik należy pomnożyć przez 10, ponieważ tylko 10% cząsteczek alfa trafia do detektora. I teraz tak, cząstki alfa, które tu rejestrujemy, są najmniej... Są cząsteczkami, które najłatwiej zatrzymać. Nawet zwykła kartka papieru wystarczy, aby je zatrzymać. Dlatego możemy użyć kartki papieru, aby zobaczyć, czy rzeczywiście tak się dzieje. Więc teraz tak, między licznikiem a źródłem, które sami stworzyliśmy, kładziemy kartkę papieru. I włączamy ponownie pomiar. Słyszymy, że już jest dużo mniej pikania, prawda? I ile wychodzi pomiar? Zero. Zero impulsów na sekundę. Czyli cząsteczki alfa zatrzymywane są przez tą kartkę papieru. Oprócz tego, co jest ważne, żeby wiedzieć, że radon nas otacza wszędzie, prawda? Że jest wszędzie. Pochodzi z uranu, czyli tak naprawdę od powstania naszej planety jest uran i dlatego też mamy radon. Jak się przed nim chronić? Oczywiście dawki, które tu obserwujemy, są bardzo małe, więc nie należy się niczego bać, ale żeby tego radonu mniej wdychać, wystarczy wietrzyć pokoje. Proszę zauważyć, że zamknięty pokój ma aktywność dwa razy wyższą niż wietrzony pokój. Oprócz tego widzimy, że w piwnicy mamy dużą zawartość radonu. Dlaczego? Ponieważ w piwnicy mamy pęknięcia w ścianach na przykład, są złącza w konstrukcji, jak widać na obrazku, ponieważ ten radon znajduje się w materiałach budowlanych. Co należy jeszcze wiedzieć? Palenie papierosów bardzo też zwiększa wdychanie radonu. Dlaczego? Ponieważ jeśli palimy papierosy, to dym, który powstaje i pył, zachowuje się jak ta chusteczka, czyli na nim osadzają się cząsteczki radonu. Czy ten cały pył z cząsteczkami radonu wchłaniamy do płuc i następnie w płucach to wszystko się rozpada, tak jak tutaj. Dziękuję.